Kolejny odcinek Skate Tourism Ateny. Ten spot. Boom. Niezła miazga, co? Let's go. Jesteśmy na spocie, który Bobby zjechał. Tylko nie możemy przejść, bo mam ochronę. Ale zobaczcie, tam widać w tle murek. Tam jest ten murek z Inferno. Wow. I skate and I jump in and you see in the middle of it there is like Tourist? Olives. Smells good, right? I'm supposed to do a vlog. Oh my god, my camera is broken. What? Look at this. It doesn't show, does it show? No, I don't see it. But you see it? Whoa, yeah, I see it. Moi drodzy, jak pamiętacie film Delfon Bio, to właśnie jestem w Lejtchacie, Atenach, u ziomana na sesyjce nocnej, na boksie, na dachu. Zaraz pokażę wam chatę, a teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Coś pięknego. Tak bym zakończył sesyjkę Blade House Ateny. Później w dzień przyjdę i pokażę wam, jak wygląda cała chata. A teraz już jest ciemno, jak widzicie. Więc lałem będzie trika i zawijam kamerę, bo 2%. Pozdro! We add some dried tomatoes, courgette. I took a little risk now. I added some soy sauce to the mix and some wasabi and on top of that tahini. Good luck. Oh nice. Thank you, chef. The reason for adding it was more like, okay, if we go eastern Far East, so let's go all the way Far East. Thank you. Tak wygląda tradycyjna grecka piekarnia. Trochę inaczej niż barcelońska, zobaczcie. Boom. Bum, bum. Ja mam tutaj ser, szynka, jakieś tam rzeczy, soczek pomarańczowy. Dziś jestem na dachu sławnej chaty skate'owej w Atenach. Grecja. Chata rolkarza. Kręciło się tutaj naprawdę śmietanka rolek światowych. Pokażę wam, jak wygląda ta chata w dzień powszedni. Normalnie, co tu się dzieje, jak w Grecji. Nic się nie dzieje. Na początek główne przeszkody, czyli dach, boks zakręcany, mega miazga, piękny boks, pięknie wystający coping. Druga przeszkoda, boks z rainbowem, piękny boksik. I trzecia przeszkoda, taki boksik, tu jeszcze jakieś pojedyncze akcje, cyk. Tak wygląda cały obiekt. To jest dach. Good morning. Talking to somebody. Yeah, to my friends and family. Okay. Who watch this? Nice. Boom. I mini rampa. Piękne graffiti. Kolejny balkon. Pokój do premier wideo. Tak jak mówiłem, są evenciki, premierki. Patrzcie, ile mandarynek. Mini sklepik. To jest moje marzenie, moi drodzy. Tomo Skate Life. Chata z skateparkiem. Brandik z ciuchami. Goście mają kolekcję. To jest wszystko ich. Różne kolekcje t-shirtów. Long sleeve'y.
czachy, bluzy. Tam chyba wyknę, tam mi się podoba. Tak to wygląda. Artystyczna chatka. I na koniec pokażę wam jeszcze rurę. Legendary Rail. Na której były robione mega różne triczki. Nils, Hurricane Topsol, Jozenk, Masakry. Wszyscy robili naprawdę tutaj masakry. Zobaczcie. Boom. Legendarna rureczka na śniadanie. Tak wygląda. Ateny Blade House, ulica Delfon Dio, czyli ulica Delfon 2. Myślę, że wpuści was, jak będziecie chcieli sprawdzić te spoty, będziecie chcieli na nich pojeździć, napiszcie Athens Blade House na Instagramie i myślę, że wszystko załatwicie. A ja, moi drodzy, idę dalej zwiedzać i cieszyć się słońcem, a jutro na rureczki. Pozdro mordeczki. Do okolicy, a tu mamy sławną chatę Delfon Dio, moi drodzy. Delfon. Takie przemyślenie. Chciałem wam powiedzieć, że po tym co tu widzę i po spotach, widokach, infrastrukturze, chciałem powiedzieć, że bardziej to wygląda jak w Kalifornii niż Hiszpania. Grecja to jest taka europejska Kalifornia. Wszędzie jest autostrada i nie da się chodzić z buta praktycznie. I takie budyneczki, i tak ciepło. Επόμενη στάση, Αγία Παρασκευή. Next station, Αγία Παρασκευή. Έτσι, πιεκαρνή, κουμπούει σε λότη να βάγε. Βοηθάζεις εσύ. Tak wygląda mój rożek na wagę, taki malutki. 1,20 euro za dwa lodziki. Coś pięknego. I to takie pyszne lodziki w parku. W parku z mureczkami. Na sesyjce. Miazga. It's from the spot that we're going now. Yeah. From the spot that the airport is. If we went to the airport, it's from the other side of the airport. Tak wyglądają zachody słońca w Atenach. Dziękuję, Ateny. Tak wygląda kolacja skate'ów. To zrobiłem ja, oliwa z oliwek, ziółka, pyszne pitki i grzyby z oliwy z oliwek, feczka, sałateczka, którą zrobiłem też ja i Kaspar z szef. Cooking pasta. Skate life dinner. So pasta, which break? So I made a mountain. Mountain with the shrooms and with the sauce where is onions, garlic, burned together with ready to go. Kolejny dzień, kolejna sesyjka.
plate. Kolejny spot Atkinson. What the fuck? Piasek z Sahary, pył z pustyni unosi się nad terenami. Jak byłem w Maladze miesiąc temu, to działo się to samo. Zobaczcie, jakie zjawisko. No i właśnie z takim żółtym niebem, moi drodzy, zakończymy ten odcinek. Dzięki, że oglądaliście moje przygody w Hiszpanii, moje przygody w Grecji. Dzięki za wszystko. Dziś piasek z Sahary kończy nasz odcinek i przygodę. Półtora miesiąca przygody Hiszpania, Grecja. Trzy projekty wideo. Instaklipsy, vlogasy. Będę wdzięczny za komentarze, subskrypcje. Wysyłajcie to znajomym. Pozdrawiam, Tomo Skatelife.